Piona brachu. Piona brachu. Piona siostro. Te były fajne, w chuj. Yes. Pierwszy raz czuję się naprawdę komfortowo pracując z kimś, a nie sam. I dla mnie to jest chyba najbardziej istotne, w sensie takim, że przestałem się bać wychodzić ze strefy komfortu. Mamy tutaj tyle zdolnych głów i te pomysły się rodzą co chwilę i tak naprawdę ciężko jest i też nie mamy na tyle czasu, żeby je wszystkie zrealizować. Nawiązać do tego, że jesteś drag free, chociaż masz głupi nawyk, jakby... No ale to chociaż są... lubię, ale właśnie chodzi o to, że głupi nawyk to trochę jakbyśmy byli świadomi, a na zwrotkach napierdalamy... wiesz o co chodzi. Słuchajcie, to już drugi raz, ale... To już trzeci raz, kurwa! To jest wywiad i mówią tak, pani nie przeszkadza, że pani mieszka przy autostradzie? Nie! Podoba mi się to, że każdy wjeżdża totalnie po swojemu, mimo tego, że jest taki rozstrzał i tak szerokie spektrum głosów i w ogóle stylów. Jest zbyt mokro na spacer i kropi. Kiedy wrócę, to włączymy głupoty, a do tych 5 razy przyjemniejsze niż zwykle. Tutaj w Gdańsku, Kolonia Klub 2020, panuje taki żart, że wszyscy są łowcami za X-ów. Ja po prostu w te zabawy też jakby się dobrze wkleiłam. Cieszę się twoim sukcesem. Jesteś on najlepszy na świecie. Modlę się o twoją kieszeń. Sypiem monety w twój mieszeń. Ej, powie tylko siano. Częściej gadasz z dubilerem niż rozmawiasz z własną mamą. Ej, ale w walą. Mówiłeś, że coś się zmieni. No a ciągle jest to samo. Bydy tato, ty to To jest refren, czy nie? Refren jakby to jest największy zaik, zawsze najważniejsza część piosence, refren. No i ja tak od pokoju do pokoju jestem tutaj refreniarą i dobrze mi to wychodzi. Jestem dumna z jednej piosenki bardzo. Piosenka się nazywa, a w sumie nie wiem, czy jakoś się nazywa. Czemu ciszę woli mnie od ciebie? Ile tu piosenek jeszcze można mieć? Proszę powiedz mi coś, czego nie wiem. Chyba Deszcz się nazywa. Po co kupiłeś naszyjnik? Wpisz też coś w ten diament. Kurwa, zrobimy tak, to zostawimy, a to po prostu głośniej, żebym się słyszał trochę. Ej! Po co kupiłem naszyjnik, skoro dusi moją szyję? Bo ja rzadko nabijam na takich bitach. A my często, ale zrobimy z przyjemnością to jeszcze raz. Do tego kawałka piszę z miłą chęcią, moi ludzie za mnie ręczą. Kurwa, dużo robię w gruncie rzeczy, ale to nie dzień ziemi, ja pierdolę chłopaku. Raz, studio Baza Londyn. 2020, jak idę z dziewczyną w bal, to kieruję się na Berlin, żyję, zarabiam i gram i dużo podróżujemy. Dzisiaj odwiedziłem Gdańsk, wczoraj wróciłem z kolei. Mazowiecki książę, ani tracę żadnej chwili. Wchodzę w wyższy standard, tak jak ruch wysokiej mili. Ej! Na Wojtka, no, na Wojtka zwrotę powinien kurwa być taki po prostu beatbox stary. Weź tak. Mów zaczyna, znasz mnie, 2020, lat 19, tak, chwila. Tak. Maybach, Pullman, pull up, limuzyna, tall pine, wiraż, grupa restauracji. Tak. To się zmula, więc albo rytmicznie dojeżdżamy. Nie wiem, po co mi to mam koszulę, nie wiem, po co mi to mam koszulę, nawet możesz tak zrobić. Nawet lepiej, tak przerzedzić. Tak, nie wiem, po co mi to mam. Po co kupimy naszyjnik, skoro dusi moją szyję? Po co się poświęcam, skoro wylewają? Bo my je kupiłem, już tyle rzeczy, tego gówna nienawidzę. Co to jest w ogóle? Otwór dekady. A fuck it, dobra, dawaj. Pow! Uuu, dziękuję stary. Co to? 12 pije, zdjąłbym z głowy problemy, bo na nich tyle. Prawie co w tym liberu, ma kasę pije. Daj mi chociaż chwilę, daj mi sobie, ile trzeba, niech nie kończy się noc. Nie jesteś idea. Nie pamiętam, chyba tak.
Fajne było to, że jakby ja byłem przekonany, że to się skończy jakąś mega balangą, a nagraliśmy od cholery już materiału w ten moment. Jezus Maria. Jest zbyt gorzko na sernik z rikoty. Lubię tą pracę właśnie, gdzie jest Oco, Iggy, Filip. To w ogóle mi inne czakry kurwa odblokowuje w głowie, bo kompletnie inaczej zaczynam patrzeć na muzę. Mam jedną wizję na zrobienie numeru, a dzięki pracy z nimi mam 17 innych i to jest zajebiste, że no dużo się od nich nauczyłem, jeśli chodzi o nagrywanie rzeczy i taki po prostu pogląd na muzę, nie? Idź o niektórych sprawach, dlatego często mi te w oczach niektórych mogę wypadać, tylko z jest dnie. W twoich oczach widzę prawdę, w moim to chcesz wizję. Na życie, który pozwoli nam wybudować ile. Ten numer, jak się kurwa słucham, to już bym na przykład chciał Zuzi pokazać. Taki to jest taki kochany, no kurwa, tak, wszystko. Tak, tak. Wiesz gdzie, nie? Słodziak kurwa wjeżdża. A jak ja się na ten numer, to chciałbym żonką pokazać. Kupiłem naszyjnik, skoro dusi moją się. Gratuluję! Omielon, jak brawo bije, to coś jest na rzeczy. Mocasz, co? Zgramy! Znam cię od dzieciaka, ale zrobiłeś mnie w balon. Mówiłeś, że coś się zmieni, między nami jest to samo. My tu siedzimy do 6 rano. 6 rano, chłopie odbiera. Kto tak ładnie zaśpiewał, Adam? Ja. No. Zajebiste, chuj. Ale tego na płucach pieczarki to są podobnie. Te 4 i podbijemy na koniec i chuj. Dobra. Dupę łodzi. What? Zróbmy jeszcze. Ja to sobie właśnie tak wyobrażałem, tylko jest ciutko lepiej niż sobie wyobrażałem. A jak właśnie pierdolniesz tego od teraz wczoraj? Kurwa ciche są te jebane flipery, a flipper musi napierdalać, bo nie masz słyszeć własnych myśli, rozumiesz? Poka mi to, daj to na testa, wrzuć to na głośnik, puka już sąsiad, poka mi to. Musisz mieć nakaz, żeby tu wejść, w takich nerwach, poka mi to. Daj to na testa, jak nic nie masz, to mordo spieprzaj, już tu wejścia. Mordo spieprzaj, już tu wejścia. Mordo. Znam cię od dzieciaka, ale zrobiłeś mnie w balon. Coś się zmieni, między nami jest to samo. Po co kupiłem naszyjnik, skoro dusi moją szyję? To wszystko wynika naturalnie, to nic nie jest, wiesz, to po prostu chwila tworzy to wszystko. To jest, wczoraj Kosi powiedział, że to jest magiczny realizm. Ja się z tym zgadzam. Wiedziałem, że będzie kozacko, ale nie aż tak. Tylko do ping-ponga mogłaby być ta siatka zwykła, a nie ten kurwa deska, bo gorzej się gra. Niektóre piłki nie przechodzą, a mogłyby. Tak. Znaczy inne w ogóle, ale pokaż początek. To jest fajne! Od mordo spieprzej. Tak trzeba mordzie żyć! Wszystko jest git! Tak trzeba żyć! Początek. Drugi raz, trzeci raz. Trzeci raz i jeszcze raz, moim zdaniem. Cicho, kurwa! Byłam przerażona. No, że tyle w ogóle tutaj się spotka osobowości i ego będzie buchało. Mówię to po to, że jak tu już wbiłam, to po prostu jakby ta moja perspektywa się zmieniła o 180 stopni. Skąd cię znam, skoro widzę pierwszy raz? Wbijamy na mela. Jest tu super, przede wszystkim ziomik. Kryształy, ludzie, śmiały. Te dziewczyny tak lubiały. Kryształy, rodzica. Kryształy to żyrando. Po prostu głupia byłam. To jest nieprawda wszystko. Jest tu ekstra. Klub 2020.
tłumią ci serce, a potem zbieram wewnętrzną energię, żeby to wziąć głęboki oddech i zajebać na raz. W opiętej kietce wyglądała dość niegroźnie, ej! W opiętej kietce wyglądała dość niegroźnie. Daj to na testa, wrzuć to na głośnik. Taka już sąsiad, poka mi to. Musisz mieć nakaz, żeby tu wejść. W takich nerwach, poka mi to. California, wow. Ha ha. Ha ha. Tak to robimy. Tak, to robimy. Nawet lepsze, kurwa, nie drugie. Pierdolona. Wyszyj sobie nos, mora, potem wstań z kola. Let's go. Nawet by nie popiła, gdyby nie rap. Młodo, przestań, dobra świnia. Wbijamy na czwórki, wbijamy na dwójki. Jak trzeba, wbijemy na balet króciutki. Albo, jak trzeba, wbijemy na balet króciutki. Jest dobrze, kto tutaj pociąga za sznurki. Ja jestem beatbox, ty Stuart malutki. No, nie wiem, w ogóle ten mikrofon jest w kurwę jasny. Taki, że ja że uważam, że ogólnie nie jest najlepszy dla mnie ten mikrofon. Yo! Dobra, szło. Ale zjebałem! Ale zjebałem! Skoro widzę pierwszy raz. Powiedz skąd cię znam, skoro widzę pierwszy raz. Cio? Już mam końcówkę. Chodzi o to, że teraz potrzebuję tą końcówkę napisać, mając kurwa tuna już po prostu na słuchawkach, a nie trafiamy tunem, nie? Siemasz, mordzia, kurwa, musisz nam pomóc. Uwaga, uwaga! Pierwszy alert zagrożenia ośrodka słuchowego. 2020 naciera.